Witam Państwa na warsztatach poświęconych tematyce uzdrawiania relacji z własną duszą. I dziś spróbujemy na konkretnym przykładzie stworzyć kilka modlitw długich na bazie jednego, jedynego szablonu. Warsztatowo zobaczymy, jak się takie teksty buduje, wykorzystując jeden, jedyny tekst. Taki tekst możemy sobie napisać sami, możemy go skorzystać ze wzorca, który jest na mojej stronie. Skąd się on wziął, ten szablon? W pewnym momencie pisania tekstów zauważyłem, że są podpięcia od różnych grup inicjacyjnych. Tych grup z upływem czasu przybywało. Są to jedne grupy, drugie, trzecie. Są też pewne myślokształty, cyfry, liczby w naszych energiach. One znajdują się w różnych miejscach pokodowane. No i teraz zacząłem się zastanawiać, czy te liczby mamy wymieniać, czy te cyfry, bo są w różnych językach, mogą być arabskie, mogą być izraelskie, indyjskie, jeszcze jakieś o nieznanych nam języków. I raczej nie ma sensu definiować pochodzenia tych liczb, tylko mówimy wszystkie liczby, cyfry. Przechodzimy do figur geometrycznych. Proszę zobaczyć, że w inicjacji Reiki są kodowane różne liczby, różne figury geometryczne. Tak samo dzieje się przy magii, przy używaniu symboliki magii. Mamy różne figurki płaskie, przestrzenne, pentagramy, trójkąty, kwadraty. One bardzo są ważne, bardzo istotne. Oczywiście dla tego, kto inicjuje, dla tego, kto jest inicjowany, bo tak naprawdę one nie mają żadnego znaczenia. Natomiast zostają w naszych energiach. I jeśli ruszamy temat wojen, temat prostytucji, temat piramid, bycia głodnym, bycia chorym, to wychodzą na wierzch w danym momencie te wszystkie figurki, te wszystkie podpięcia, kodowania. Jest tego bardzo dużo, a w trakcie omawiania niniejszego szablonu Państwo zobaczycie, jak tego jest dużo. I mamy kilka osób. Każda będzie próbowała napisać własny tekst. Oczywiście nie teraz, nie dzisiaj. Tylko warsztatowo opowiem, co można z tym i co należy zrobić z podobnym szablonem. Proszę Państwa, pierwsze zdanie szablonu. Wszyscy mamy otwarte komputerki, tak? To jest... Proszę zobaczyć, tak może troszeczkę do dołu. Mamy tekst na czarno i na zielono, tak? To widać, ten zielony poniżej. Poniżej jest jeszcze na czerwono. Już dalej nie będziemy patrzyli. Widzimy tekst? I patrzymy, pierwsze zdanie. Chętnie z moją duszą przyjmujemy, doświadczamy, przejawiamy. W tym momencie możemy sobie napisać, zależnie od kontekstu, wolność od prostytucji, tak? Od bycia wiedźmą, od posiadania mieczy, od wszystkich wbitych mieczy. Może nie piszcie, może tylko chodzi o ideę, żeby załapać tematykę, co z tym możemy zrobić. Mamy następne zdanie. Lubię z duszą moją przyjmować, doświadczać, wyrażać, przejawiać wolność, na przykład może być, tak? Znowu, od wbitych mieczy, od wzorców wiedźmy, od karmy lucyferańskiej, satanistycznej, wolność od choroby raka. Mamy gotowy tekst. Stawiamy tylko jedną frazę. Z łatwością, satysfakcją przyjmujemy, doświadczamy, to jest to samo, co było wyżej. Potrafimy wspólnie z duszą przyjmować, doświadczać, wyrażać, przejawiać wolność znowu od karmy, od wbitych mieczy, od prostytucji, od wzorców, od liszki. Ostatnie zdanie z tego szeregu czarnego, prawda, bo potem mamy zielone literki, zielony fragment tekstu. Możemy z duszą oświecić się równocześnie z łatwością, przyjmując, doświadczając, wyrażając, przejawiając wolność. Prawda? Bo te samo zdanie, ten sam tekst. Przechodzimy do zielonego. Pierwsze zdanie akurat tutaj jest o Buddzie, to możemy je sobie... Ale też
też nawet. Nie muszę jak Budda czy święty Franciszek klepać biedy, nędzy, ubóstwa, aby oświecić się. Mogę zatem, żyjąc dostatnio z nadmiarem pieniędzy, czy tam w szczęściu małżeńskim, być wolna od karmy prostytutki, odbitych mieczy, od karmy lucyfrańskiej. Rozumiecie? Mamy pół stroniczki tekstu. Tutaj w tym zielonym można Buddę i Franciszka wymieniać na jakieś inne cudzysłowie. Cokolwiek, nie, to jest to, wiesz, to był szablon, który gdzieś mi tam uważał się ważny przy jakichś moich... W zależności od tego, o czym się pisze. Przechodzimy do tekstu czerwonego. Tu jest cały szablon, kilkanaście zdań. One są bez kropki, bo to jest szablon. Ale proszę, proszę sobie zobaczyć. Dziękuję Boże, piszemy pierwsze zdanie. Jestem wdzięczna. Jeszcze najlepiej pisać to w czasie dokonanym, że ja to mam. Czerwony tekst. Tak, tylko mam od razu łańcuchy. Łańcuchy, tak. To poniżej następne słowo, tak? Następne zdanie. Wpływu wszystkich klotw, uroków, przekleństw oraz ich negatywnych skutków. Tu powinna być kropka. Jestem wdzięczna. Jestem wdzięczna Boże za uwolnienie mnie i mojej duszy. Wpływu wszystkich klątw uroków, całe zdanie, które utrzymywały we mnie, czy w nas, no, intencje, bądź wzorce, wiedźmy, wbite miecze, rogi na przykład, karmę satanisty, karmę lucyferańską, chorobę raka, no jeśli ktoś takie wzorce miał. Mamy i teraz proszę zobaczyć, że każde zdanie tutaj w tym słupku, prawda, tym czerwonym, jest zrobione identycznie. Następne, oprócz tego wymienionego, mamy wpływu wszystkich mistrzów mojego cierpienia, mistrzowsko zdających, tu pisze. Cierpienia w czasie i przestrzeni oraz poza czasem. Możemy sobie te zdania adaptować, powinniśmy do jakiejś tam własnej... To trzeba przemyśleć, każde słowo, każde zdanie. I znowu, jestem wdzięczny Boże za uwolnienie mnie od wpływu mojej duszy. Od wpływu wszystkich mistrzów cierpienia. Następne zdanie. Wpływu wszystkich praktyk inicjacyjnych oraz od ulegania wpływom ich twórców. Mamy ten sam szablon, wykorzystujemy środkowe zdanie, tylko zmieniamy, prawda? Przekładamy, kopiuj, wklej. To jest 5 minut. Proszę zobaczyć. Przewijamy do końca czerwonego tekstu. Mamy następną. O, tego jest dość dużo. To wyjdzie dwie strony tekstu. Tylko z tego czerwonego. Mamy szablon. Z tym pierwszym tekstem, który jest na początku. Z tymi, powiedzmy, co był na czarno tutaj wyodrębniona czcionka. Mamy już 4 strony. Zajęło nam to jakieś 30 minut. 4 strony modlitwy. Jakieś pytania? Zróbmy tu ostatnie, no powiedzmy przedostatnie. Niech będzie. Od wszystkich węzłów karmicznych, tak? Czyli przedostatnie zdanie z tych czerwonych tekstów. To brzmi od wszystkich węzłów karmicznych, krzyży karmicznych. Czyli znowu, jestem wdzięczny Boże z moją duszą za uwolnienie mnie od wszystkich węzłów karmicznych, krzyży karmicznych, które utrzymywały we mnie, czy w nas, wzorce, wiedźmy, modliszki. To jest to samo. Dokładnie to samo. Tylko zmieniamy środek zdania. Proszę zwrócić uwagę, że tu mamy trójkąty wcześniej, figury geometryczne w osobnych zdaniach omówione. Każdą modlitwę zaczynamy od zdania, proszę otwórz Boże moje serce oraz moją duszę, proszę o całkowitą ochronę dla mnie i dla mojej duszy. I teraz przechodzimy do następnego tekściku na zielono, poniżej w szablonie. Tak? Po tym otwarciu proszę otwórz Boże moje serce mamy zdanie z szablonu żywych bogów. Ziemskich bogów energetycznych, półbogów, asurów, guru, twórców piramid, właścicieli reiki. Znowu mamy kilkanaście zdań na ten, według tego samego szablonu. I znowu, jestem dalej, to ciągniemy to samo. Jestem wdzięczny Boże za uwolnienie mnie i mojej duszy od wpływu tych, którzy utrzymywali u mnie wzorce wiedźmy,
bite miecze, energie satanistyczne, lucyferańskie wzmacniali je. Na rozhodowanie. Proponuję tutaj używać też słowa rozhodowanie. Śmiało, kasacja i rozhodowanie. Za uwolnienie, za skasowanie, za rozhodowanie. I proszę zobaczyć teraz w tym zielonym fragmenciku, tutaj, mamy moich 12 parach łańcuchów DNA, RNA. To jest tak gdzieś, nie wiem, piąte, szóste zdanie poniżej tego zielonego. Widzimy? Mhm. Też na zielono. Okazuje się, że te wzorce, różne figury geometryczne, no, podpięcia jakieś, są wszędzie. I my tego nie możemy sobie tak osami siedząc gdzieś skonsultować ze sobą, powiedzieć, no tak, mam to tu, tam nie mam. Czyli mówimy wszędzie, na wszystkich parach łańcuchów DNA, na wszystkich ciałach aurycznych, ile ich mamy. Jeśli ktoś, jakaś duszyczka ma skrzydełka, no to te skrzydełka sobie tam też wymieniamy. Na kundalini mamy wszyscy, promienie światła mamy wszyscy. I to po kolei, tak samo jak tutaj, czyli jestem wdzięczny Boże za skasowanie wszystkich moich wzorców wiedźmy, wibracji wiedźmy, wbitych mieczy, wzorców lucyferańskich, satanistycznych, rogów, które zakodowane są na moich 12 parach łańcuchów DNA, tak? Albo następne zdanie, na moich 21 czakramach głównych, czakrach pobocznych, na mojej kundalini. Prosty mechanizm, mamy już jakieś 6-7 stron tekstu, szablonu. Idziemy dalej. Bo tu mamy tak, moje serce, to dalej jesteśmy jeszcze na tym zielonym, przez układy ciała fizycznego, czyli układ trawienny, od ust aż do odbytnicy, bo my nie wiemy, gdzie co jest. Po prostu z szablonu, delikatnie dobierając zdania po polsku, we wszystkich odmianach, wymieniamy te wszystkie dane. I teraz tak, przeszliśmy te wszystkie matryce duszy, DNA i tak dalej. Dalej mamy część zieloną, ale taki bardziej opisowy tekst. Jestem wdzięczny Tobie, Boże, Stwórczej Miłości, za to, że otworzyłeś moje własne serce. Widzicie to? No, bo tutaj poniżej mamy takie opisowe. Nie wszystkie zdania będą pasowały, można je sobie tam adaptować samodzielnie do kontekstu. No i to jakoś trzeba wykorzystać. Macie jakiś pomysł tutaj, jak to wykorzystać indywidualnie? Tak, no tutaj pasuje z tym pierwszym, drugim zdaniem. No. Jestem wdzięczny Tobie, Boże, źródło mojego wewnętrznego blasku, mojego zdrowia, za to, że uczyniłeś mnie duszę i moje serce wolnymi od zachłanności. No. Na wszystkie korzyści bycia wiedźmą, prostytutką, młodziszką, czarnomodziszką. Tak, intencje bycia młodziszką. I popatrzcie, pierwszy raz na piątej stronie dopiero jest użyte słowo zachłanność. Do tej pory tego nie było, nie? I ta zachłanność, no, musi być powiedziane. Ona obejmuje i osobowość, i duszę. No warto takie rzeczy. No następne zdanie, co tutaj mamy? Jest taki tekst, nie jest pełny. Ja wam doślę, a jak nie, to jest taka... proszę zobaczyć następne zdanie, bo to jest bardzo ważne. Wiem i rozumiem to... wiem i rozumiem to, że wnoszę Boże światło, Bożą miłość. Macie ten tekst, tak. To słowo, to zdanie? Tak. Ty też masz? To jest to tutaj, jak zaczyna, jestem wdzięczny Tobie, Boże, to jest następne zdanie. Właściwie trzecie w kolejności. Możecie jej tam pokazać? Masz to zdanie? To teraz przeczytajmy je. Wiem to i rozumiem to, że wnoszę Boże światło, Bożą miłość, świat przejawiony najlepiej i najmocniej, jak to jest możliwe. Czy to każda kolejna sekunda przeżyta przeze mnie na ziemi w życzliwej szczęśliwości jest dla mnie i dla mojej duszy ważna? No coś tam możemy sobie powiedzieć. Ale proszę Państwa, to jest bardzo dobra rzecz przy ciężkiej chorobie raka, gdzie osoba afirmująca może sobie powiedzieć tak, każda chwila, żeby poprosić w modlitwie, dla mnie i dla mojej duszy, bez raka, jest cenna i wartościowa. Następne zdanie. Każda sekunda bez choroby raka
jest cenna i wartościowa. Mamy tak, chwila, sekunda, minuta, godzina, dzień, tydzień, miesiąc, rok, całe moje życie. Raptem robi nam się z jednego zdania. Ja mam taki osobny tekst na stronie, mogę wam to dosłać. Bo to myślałem, że to tutaj jest, ale gdzieś przez jakieś niedopatrzenie nie doszło. Robi nam się stroniczka tekstu. To tak jak w jubilacji, tak? Tak. I w tekście oraku to jest dokładnie to samo. Robi nam się stroniczka tekstu na bazie jednego zdania. Każda chwila bez rogów takich siakich. Każda chwila bez wbitych mieczy, noży. Każda chwila bez wzorców prostytutki. Tak? Bez zachowań prostytutki, bez zachowań wiedźmy, modliszki jest cenna i wartościowa. I potem lecimy znowu każdy dzień, każda godzina. Tylko można to roztrzepać po całym tekście, a można zostawić blokowo razem. To też nie będzie tak jest, będzie błędem w sztuce. No nie robimy, to robimy warsztatowy tekst, więc spokojnie w kolumnach jedno za drugim niech sobie idzie. Bo później będzie to łatwiej odrobić przy zmianie tego tekstu na inne wzorce. Widzimy co jest, jak to jest podzielone na kolory, to łatwiej nam jest z tym pracować. Co mamy dalej? Jestem wdzięczny Boże za to, że uczyniłeś moje własne serce, duszę, osobowość wolnymi od intencji, nawyków, potrzeb, podtrzymywania tradycji rodzinnych i wiary w to, że... No, znowu coś musimy sobie tutaj dopowiedzieć. Bo z kolei te wzorce rodzinne są bardzo cenne. My inaczej nie umiemy. Mamusia tak pokazała, tatuś tak pokazał. I tak my się musimy zachować. Babcia jeszcze presję robiła, koleżanki. No. Intencje są bardzo ważne. Nie żałujcie sobie tak używać, jak wam się przypomni w dowolnym momencie, że jakieś intencje są niedomówione, to nie patrzcie na szablon, tylko tu piszcie je. Nie? Że jakiś tam kontekst dotyczący intencji. Samo słowo, żeby intencje były, nawyki, potrzeby. Misje, transy, zależy od kontekstu ślubowania. No przejdźmy pod koniec tego tekstu zielonego. Mamy takie przejście, miłość jest za darmo, tak? Widzicie to? Tak. No, ale wyżej jeszcze, to mamy tak. Moje ciało jest bezpieczne wobec przyszłości, wobec tych, którzy pragną, no coś tam, nie? Wykorzystywać mnie jako prostytutkę, abym była prostytutką, abym miała te rogi, abym miał wbite miecze, nie? Abym chorował na raka. No, mechanizm prosty. Wszystko, co najlepsze w życiu jest za darmo, prawda? No więc daję moją miłość za darmo, nie muszę bez wzorców prostytutki, bez bitych mieczy, bez rogów. No, inwencja tylko nasza tutaj, żeby sobie spokojnie coś opowiedzieć. Bóg jest wszystkim, co najlepsze. Bóg daje mi wszystko za darmo, co jest lepsze od naszych tam uwikłań, od choroby raka. Potem mamy takie skróciki, no to sobie te króciki miniamy. Ja nie muszę już nigdy więcej, no co, być wiedźmą, mieć rogów, mieć wbitych mieczy. Doceniam i akceptuję wszystkie pozytywne skutki. Nie widzisz tego? Nie, bo nie, tutaj nie zaufam. Ja tu jest CPR. CPR, a zobacz niżej, drugi raz CPR, potem proszę Boga, a potem masz następne. Ja nie muszę nigdy więcej, tak? A co to znaczy, co jest te... Przebaczam sobie całkowicie, to taki mój skrót był kiedyś, nie? A to ja sobie to dopiszę, całkowicie. Przebaczyłem sobie, to piszemy w czasie dokonanym. To też warto powiedzieć, no, tak, że przebaczyłem. A potem masz następne zdanie. A sobie to, tak? Całkowicie to, że. Albo, no, zależy od kontekstu. Okay. Następne zdanie, całkowicie rezygnuję. Tylko proszę tutaj też dodawać wspólnie z duszą. Albo zrezygnowałam, jest jeszcze lepsze, bo czas dokonany. Zrezygnowałam. Potem mamy, ja proszę Boga, aby całkowicie uwolnił mnie. To znaczy napiszmy to, jestem wdzięczna Bogu, czy dziękuję Bogu za uwolnienie mnie i duszy od.
muszę już nigdy więcej. No właśnie tutaj sobie musimy coś tam dopowiedzieć, czego nie jest. Kalać się, brukać, niszczyć, czy mieć czegoś wbitego. Nie? Zgubiła się? Pokaż jej ten tekst, dobrze? Żeby ona... No jej, bo nie wiem, gdzie jest. Nie, bo ona te skróty sobie tu chciała pokazać. Co ja rozpisuję? I dlatego... To, no, a my się tutaj nie jest. No, pani chce to jeszcze. A, dobra, a i co to jest? Gdzie? Ja proszę Boga o to, aby całkowicie uwolnił mnie, ale to piszmy w ten sposób, że nie prosimy, tylko dziękujemy, że nas uwolnił, że uwolnił mnie i moją duszę. Dziękuję. Jestem wdzięczna. Bardzo, bardzo dobre słowo. Jestem wdzięczna. Wdzięczna z duszą, że uczynił mnie wolnym, że uwolnił mnie. Do pracy z afirmacjami te teksty się nie nadają, bo one są za obszerne. To nagrywamy wszystko za pomocą dyktafonu, czy najlepiej jeszcze programu do automatycznego czytania, na przykład Iwona. I wtedy w ciągu 2 minut mamy 20-stronicowy tekst. To jest dla mnie, no następne zdanie. Doceniam, akceptuję wszystkie pozytywne skutki C, całkowitego uwolnienia się od. No to jest szablon, prawda? Tutaj już nie trzeba nic tłumaczyć. To jest dla mnie dobre i korzystne, kiedy jestem całkowicie wolny, zawsze z moją duszą, tak? Wolny od wzorca. Dziękuję Ci Boże za to, że uwalniając mnie, pokazujesz mi natychmiast. To są takie wzorce z warsztatów regresingowych wzięte. I potem przechodzimy troszeczkę niżej, do niższej czcionki. Ja przepraszam, zamknę na chwilę drzwi. Bo nam się tu kosiarka włączyła. Widzicie tą inną czcionkę? Poniżej? Tak. I tu mamy zestaw tekstów, które no, mogą nie być adekwatne do naszych potrzeb, ale też może się uda wykorzystać. Przebaczam sobie, że atakowałem energetycznie inne istoty. Tu możemy powiedzieć, no, mieczami, nożami, rogami, tak? Czy jako prostytutka, czy jako... Właśnie wiedźma, no, modłami, ceremoniami. Nie tak, wiem. Tak. Przepraszam, że atakowałem wszystkich. Nie bójmy się użyć większej ilości zdań, bo to jak wyjdzie, to uwolnienie będzie całkowite. My nie będziemy do tego wracać. To całkowicie się uwolni wzorzec w tych wszystkich aspektach. Otwarcie mojego serca na boską miłość jest bezpieczne, korzystne dla mnie i innych. Można tutaj dodać, no, lepsze jak posiadanie wzorców czy intencji takich. No. Następne zdanie. Otwarcie mojego serca na boską miłość w innych istotach jest bezpieczne, korzystne dla mnie, dla innych. Tu przechodzimy dalej do znowu innej czcionki poniżej. Tak? Ja CPST przebaczyłem sobie magię, czarne myśli, czarne oczekiwania, czarne wyobrażenia, wizualizacje, czarną rozpad, czarne sny, które... I tam coś możemy sobie dodać, tak? I znowu mamy, proszę Boga o to, aby uwolnił mnie na zawsze od... No, to już sobie musimy samodzielnie tutaj coś dopowiedzieć. To jest znowu szablon, jakiś tam fragmencik teściku. Przechodzimy do innej czcionki poniżej. Proszę Boga o to, aby miłością swoją chronił mnie zawsze. To od, tak, od chętnych, tak, do takich praktyk, od intencji utrzymywania tych wzorców naszych, które mamy do opracowania. Następne zdanie. Przebaczyłem sobie fatum, przeznaczenie, zobowiązania, misje, trasy, intencje. Jakie musiały się w moim życiu wypełnić, abym? No, abym był wiedźmą, czy tam... żołnierzem, albo abym zrezygnował z tego, nie? Bo musiałem na przykład ucierpieć, żeby stać się świadomym, że to jest mi niepotrzebne, że to już więcej tego nie chcę.
ale musiałem tego doświadczyć. Zawsze i wszędzie pozwalałem innym istotom akceptować no, cud mojego bezpiecznego życia, wolnego od wzorców, prawda? Lubię, kiedy inni ludzie, inne istoty akceptują znowu moją wolność, czy to, kiedy jestem szczęśliwa, wolna od jakichś wzorców. Zmieniamy czcionkę i mamy takie coś wypunktowane, z dużymi kropkami. Widzimy to? Kilka takich znowu zdań z kropkami. I znowu mamy. Przebaczyłem sobie wszystkie skutki, konsekwencje, następstwa destrukcyjnych mnie i mojej duszy, mechanizmów działania. To MD to są mechanizmy działania. Też skrótowo, bo ja sobie te skróciki tworzyłem do nagrywania tekstów, więc mi prosi było szybciej wpisać. Skąd poprawka tego nie rozkodowałam. Mechanizmy działania. No powodujących czy przyciągających, tworzących we mnie te wzorce. To jest dla mnie dobre, korzystne, kiedy jestem wolny od... No to już mamy szablonik. Przechodzimy poniżej tego... No możemy sobie coś powiedzieć. Tu mam bogactwo, dostatek są naturalnym stanem mojego umysłu, więc możemy powiedzieć, że wolność od tych wzorców naszych, od tych wkodowanych, nie wiem, mieczy, rogów jest lepsza, naturalnym stanem mojego umysłu, mojej duszy. To patrzcie, jesteśmy gdzieś już na 10, 11 stronie tekstu. Jak po napisaniu. Zajęło nam to, ja tak szacuję, dla osoby niewprawnej 2 godziny, 3. 11 stron tekstu to jest godzina nagrania. Tak. Zobaczmy teraz następny taki, no przejdźmy ten czarny do końca, zaczyna się coś pomarańczowego, czy to takie, no nie wiem, jaki to jest kolorek. Moje własne serce trwale wypełnione Bożą miłością. I tu możemy powiedzieć, trwanie poruszone w obecności innych istot, wobec astrali, czy wobec wszystkich wiedźm, wobec wszystkich mieczy. Tak? Rozumiemy? No wykorzystujemy dowolnie, w dowolny sposób to, co tutaj mamy wpisane. Nie pasuje nam coś, pomijamy, wyrzucamy, zmieniamy sobie, ale mamy ideę, nie musimy wymyślać. Przechodzimy dalej przez ten cały tekścik pomarańczowy i mamy znowu czarną czcionkę. Tak? Ja proszę Boga, aby lekko i łatwo odwrócił wszystkie skutki, konsekwencje, następstwa. No możemy tu, akurat jest napisane destrukcyjnych, niszczących mnie trasów, ale możemy powiedzieć, że no, tego, że byłam modliszką, że byłam prostytutką, że byłem żołnierzem, tak? Że miałam tam, no nie wiem, chorobę raka. Jestem wdzięczna, tak? Jestem wdzięczna, tak. Przebaczyłam następne zdanie. I piszesz? Piszę. Następne zdanie mamy. Przebaczyłam sobie kreowanie, tworzenie ślubowań, przysiąg, nakazów, zakazów przyciągających do mnie w moim życiu. No znowu. To, co nas tam boli. Dziękuję Boże za to, że przyjmuję miłość wraz z uwolnieniem się od tych wszystkich zakazów, przysiąg, które no, coś tam mi przyciągało. I dalej mamy szablonik, znowu stroniczkę tekstu, to nam wywala podobnych. Nie wszystko musimy to wykorzystać. Potem mamy taką dziwną czcionkę, no mi akurat tu literki zaginęły. Ale to pisze tak, teraz uwalniam się od całego strachu, tak? Macie to? Mhm. Nie. Taka ona u mnie jest skośna, ty teraz będziesz miała... Teraz ja mam normalną, ale... Nie. Jest tutaj. Masz, no. Teraz uwalniam się od całego strachu, czyli jestem... Można to napisać, bo jeśli był strach w duszy, no to uwalniam się. Albo dziękuję Boże za uwolnienie. Lepiej pisać właśnie, że dziękuję, że już tego nie mam. Czyli jestem wdzięczny za uwolnienie od całego strachu przed... Puszczeniem takiego wzorca, przed pozbyciem się no, urody takiej, siakiej, czy takich obciążeń. Przebaczam sobie wszystkie intencje niszczenia się. No, poprzez bycie chorym na raka, poprzez posiadanie tam czegoś. Przebaczam wszystkim, którzy nakazywali mi unicestwienie siebie za pomocą tego. Omijamy i przechodzimy do dołu.
tego szabloniku, tak, całkiem, to się tu nam czcioneczka zmienia. Gdzieś i co mamy? Oj, tego jest dość dużo. Zmieniła się czcionka? Ja dokonuję wszystkich pozytywnych zmian w moim życiu. Mamy to? Tak. No. I znowu, wykorzystujemy po polsku. Nie każde zdanie jest konieczne, ale proszę zobaczyć, że jesteśmy gdzieś na 15 stron, na 15 stronie tego tekstu, który się tworzy. Nie znaczy, tego to też powinniśmy pisać w czasie przeszłym, że dokonałam tak, już tego. Tak, 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 najlepiej. Myślę, że wszystko najlepiej w czasie przeszłym. Tak, tak, że to już jest. I tutaj jest bardzo mało o intencjach, także nie żałujcie sobie tych intencji, o dopisania ich wszędzie, gdzie się tylko da. Intencje, nawyki, potrzeby. Nie wszędzie misje, transy, ale intencje praktycznie, gdzie tylko można sobie stworzyć taki szablonik i po prostu co jakiś czas te intencje tam wrzucić. Przejdźmy do dołu tej czcioneczki. No nie, no tu są różne, no to można każde zdanie wykorzystać z tych wielu, które tutaj są. Możemy je ominąć. Proszę Państwa, na dole tekstu mamy cechy urzeczywistnienia. Mamy coś takiego? Tak. Mamy coś takiego? No to piszemy znowu, że wzorce, intencje, nawyki, czy tam powiedzmy wibracje, czy logi, czy choroba raka, przebaczam sobie to, że było to ważniejsze niż te cechy urzeczywistnienia, które tu są wymienione, niż asymilacja, bezstronność, błogość. I tym sposobem w ciągu 2-3 godzin możemy mieć 20 stron tekstu modlitwy poświęconej dowolnemu tematowi na bazie własnego szablonu. Dziękuję.